burmistrzu, czemu zawdzięczamy waszą gościnność i który raz z rzędu? Tak, w krótkim odstępie czasu trzeci, ale gdybyśmy wszystkie policzyli, to myślę, że więcej jak 10, ponieważ lubimy sport, lubimy kolarstwo i pomimo coraz takich większych obostrzeń przy załatwianiu formalności, chcemy, żeby wyścig był na częścią naszego takiego sportowego życia. Jest to bardzo widowiskowa, piękna impreza, kilkadziesiąt ekip międzynarodowych, no a tak symbolicznie trochę wygrywa po raz drugi zawodnik z Izraela, w Płocku, którym do czasów II wojny światowej, do Holokaustu, połowę mieszkańców to byli Żydzi. I gdzie urodził się Dawid Ben-Gurion, twórca państwa Izrael. I zawsze to są podteksty do tego typu wydarzeń. Chociaż sport jest sportem, wygrywa najlepszy, ale myślę, że to dobrze, że to ubogaca życie, jeżeli zawsze doszykujemy się jeszcze czegoś więcej oprócz wyniku. Płońsk jest pięknym miastem. Wykorzystałem okazję, że tak blisko znajduje się meta trzeciego etapu wyścigu dookoła Mazowsza. Choć byłem też i w Grodzisku, byłem też i w Teresinie. Jak dobrze pójdzie, też będę pewnie jutro w Kozienicach. Ogólnie lubię, kocham kolarstwo, więc korzystam z okazji, że na mazowieckiej ziemi jest wyścig tak wysokiej rangi. Etap bardzo ciekawy, jak zresztą każdy z tych poprzednich dwóch. Generalnie dużo się działo. Generalnie, pomimo że padał deszcz, było dość bezpiecznie, bym tak nazwał, na tych pierwszych dwóch rundach. Choć na ostatniej, właśnie trzeciej rundzie, tak nagle jakoś nie wiadomo ni skąd, ni zowąd, czy ta presja, bo wiadomo, że zbliżaliśmy się coraz bliżej do mety, narastała czy co, i nagle pojawiła się jedna kraksa, druga kraksa, w której sam uczestniczył lider wyścigu. Generalnie to za chwilę była znowuż po prawej stronie kraksa, nie wiadomo ni skąd, ni zowąd, na 5-kilometrowym odcinku zrobiły się trzy kraksy. Trzeci etap, trzecie miejsce, powiedz, jak ci się dzisiaj jechało, bo warunki nie sprzyjały. Tak, warunki dzisiaj były bardzo ciężkie, cały etap padał deszcz. Ale myślę, że możemy być zadowoleni z etapu. Cały etap jechaliśmy czujnie, mieliśmy zawsze przedstawiciela z przodu. Na końcówce trochę na sprinter Bartosz Rudyk się zagubił i finiszowaliśmy trochę awaryjnie. No, on wczoraj pociągnął. Tak, wczoraj. Wczoraj też zajął trzecie miejsce i myślę, że na razie możemy być zadowoleni z wyścigu. Sędzina wyścigu dookoła Mazowsza, jeżdżąca motocyklem. To rzadkość czy to reguła? Znaczy, wydaje mi się, że chyba już reguła. No, jest nas kilku, ale czy dziewczyn? No, w mojej grupie jestem ja, jeszcze jest jedna koleżanka jako sędzina. Na tym wyścigu mam okazję ja jeździć, także no, dla mnie to jest zaszczyt. Na czym polega twoja praca? Moja praca polega na zabezpieczeniu wyścigu, taką mam funkcję na tym wyścigu. Obecnie jeżdżę na końcu wyścigu razem z busem, koniec wyścigu, w którym jest sędzia. Pomagam zbierać defekty, zabezpieczać drogę w momencie, kiedy jest jakiś wypadek, jakaś stłuczka, kolarz, nie wiem, no ma defekt, to po prostu zabezpieczam drogę, żeby osoby, samochody, które są puszczone w ruchu, nie wpadły na kolarzy. Lepiej jeździć z tyłu czy z przodu? Osobiście uważam, że każda funkcja z przodu czy z tyłu dla mnie to jest zawsze doświadczenie, także nie ma reguły. Gdzie mnie dadzą, tam jestem. Trzy zwycięstwa na trzech etapach. No i czy jest chęć na zwycięstwo w czwartym? Nie mogę powiedzieć, ale obiecuję ponownie, że zrobimy wszystko, żeby spróbować i zrobić wszystko, co możliwe, aby wygrać jutro ponownie. Natomiast teraz każdy dzień staje się trudniejszy i dzisiaj również wydarzyła się kraksa, następnie zmiana roweru. Było to bardzo dla mnie wielkie wyzwanie, ale jestem bardzo szczęśliwy i dumny z mojego teamu, z moich kolegów z teamu, którzy zrobili świetną robotę, żeby pomóc mi wrócić i ustawić mnie w dobrej pozycji.